Mamy 20 lat działania naszego stowarzyszenia. Kiedy zaczynaliśmy, to było kilka osób na terenie województwa opolskiego, które coś wiedziały o autyzmie, a dzisiaj to już są setki osób, które ten temat mają tak rozeznany, uczą, pracują, szkolą innych. Także tutaj, jeżeli chodzi o ilość kadry, jest coraz większa. My sami już żeśmy przeszkolili ponad 300 pracowników, więc też się u nas zmienia kadra, bo praca jest trudna, praca jest wymagająca i to jest też bardzo ważne. Nasza współpraca trwa nawet dłużej niż 20 lat, bo w 2002 roku wspólnie organizowaliśmy konferencję, międzynarodową konferencję na temat autyzmu. Wtedy to były początki jak gdyby mówienia o takim temacie w Opolu i w kontekście tej konferencji była też oczywiście mowa o tym, żeby jakieś działania długoplanowe, takie już powiedzmy szersze, perspektywiczne podejmować. Jak się okazało, stowarzyszenie otrzymało siedzibę w KUP i tam rozwinęło swoją działalność. Niemniej współpracujemy przez te wszystkie lata, ponieważ nasi uczniowie uczestniczą tam w edukacji praktycznie. Też od 2005 roku dowozimy uczniów do zespołu szkół w KUP. Które z tych elementów podczas tych 20 lat z perspektywy pani, pedagoga, wychowawcy, opiekuna osób z niepełnosprawnościami, bardzo różnego rodzaju spektrum niepełnosprawności, jak to wyglądało? Co uznaje pani za te, byśmy powiedzieli, takie kroki rzeczywiście milowe? Podstawowym osiągnięciem, które jako milowy krok moglibyśmy ocenić, to jest uświadamianie. To jest świadomość społeczna, bo to, że te 20 lat temu wiedza na temat osób z niepełnosprawnością, w szczególności mówimy tutaj o autyzmie, jeżeli popatrzymy na tą świadomość, to była ona żadna. Było też i wstydzenie się tego, że się ma dziecko autystyczne, ukrywało się diagnozę, że się ma dziecko niepełnosprawne. W tej chwili te osoby po prostu wychodzą z domu. Te osoby pojawiają się nawet na takiej imprezie jak nasza dzisiaj tutaj i mogą czuć się bezpieczne, bo to poczucie bezpieczeństwa, które im dajemy, które jest kolejnym krokiem takim milowym, bardzo ważnym. W zasadzie myślę, że jeszcze ważniejszym niż ta świadomość. No jest podstawą. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością nie czuje się bezpiecznie, to się będzie ukrywać, to się będzie chowała, więc to bezpieczeństwo jest podstawą. No i kolejnym takim elementem to jest komunikacja, to jest możliwość przekazywania informacji o tym, co czujemy, o swoich problemach i też możliwość bycia wysłuchanym, bo to, że tylko mówimy, to możemy sobie mówić do ściany, możemy mówić jak Midas. Wprawdzie Midas powiedział i poszło, ale to może i wolniej idzie, kiedy się zostawia tą informację gdzieś w nieodpowiednim miejscu. Sprawa autyzmu w Opolu też oczywiście istnieje. Istnieje bardzo dużo możliwości w tym zakresie, jeśli chodzi o udział w edukacji dzieci z autyzmem. Praktycznie we wszystkich placówkach i przedszkolnych, i szkolnych są dzieci z autyzmem. Zarówno w oddziałach integracyjnych, w zespole szkół specjalnych, ale też w szkołach ogólnodostępnych. Praktycznie tych dzieci jest coraz więcej z roku na rok, coraz więcej mamy osób diagnozowanych. Stąd też coraz bardziej kładziemy nacisk na przygotowanie kadry pedagogicznej. W tym zakresie podejmowanych jest wiele działań, aby uruchomić kolejne jakieś formy szkolenia. Spróbowaliśmy wspólnymi siłami z Uniwersytetem Opolskim uruchomić odpowiedni kierunek w zakresie pedagogiki specjalnej i dotykającej tej kwestii autyzmu. I taki kierunek został uruchomiony. Niewątpliwie też dużo szkoleń, dużo forum takich doskonalących jest przygotowywanych. Miasto jest otwarte na potrzeby tych dzieci, ponieważ praktycznie w przypadkach, kiedy jest potrzeba zatrudnienia osoby wspomagającej nauczyciela, współorganizującego kształcenie, to oczywiście takie możliwości są w mieście i takie osoby są zatrudnione w placówkach.
Skoro pani powiedziała o tych, którzy uczą i których także i państwo, i jako stowarzyszenie i szkoła wykształci, to jeśli chodzi o podopiecznych i o wychowanków, o jakich liczbach możemy mówić, jeśli chodzi o tych 20 lat? Mamy ponad 200 już uczniów w naszych szkołach, 230 łącznie, którzy przeszli przez nasze szkoły. No, mamy w tej chwili 19 warsztatowiczów, czyli te osoby, które są już po skończonej szkole i uczestniczą w naszych zajęciach. Nie możemy powiedzieć, poszczycić się większą grupą ze względu na to, że nie mamy warunków. Nie ma w dalszym ciągu jeszcze takich mechanizmów, które pozwalają na to, żeby tworzyć warsztaty socjoterapeutyczne czy warsztaty takie terapeutyczne dla autystów. A nasi się w takich warsztatach, WTZ-ach nie mieszczą ze swoimi problemami, z trudnymi zachowaniami, które występują ze względu na brak komunikacji, brak zrozumienia. Dlatego to jest ważne, żeby iść dalej. Więc mamy ponad 200 osób w ciągu roku, które uczestniczą jeszcze w terapiach zewnętrznych, takich, że przyjeżdżają tylko raz w miesiącu, raz w tygodniu na zajęcia terapeutyczne. Mamy w tej chwili pracujemy w grupie 62 pracowników. Nie jest to dużo, brakuje nam kadry, na pewno jest rotacja wśród kadry, ale ważne jest to, że zawsze znajdują się tacy, którzy chcą z nami dalej ciągnąć ten wózek i dalej budować to, co zaczęliśmy budować.